Łukasz Krawczyk, prezes, trener zespołu Hejrow. Panie prezesie, chyba nie tak miało dzisiaj być. Zresztą widać, że graliśmy nieskoncentrowani i to się przełożyło na głupie stracone bramki, bramka samobójcza, a potem przedłużony rzut karny. Prezentowaliśmy. Zresztą sędzia czekał na to, żeby do tego go zagwizdać, bo gwizdał wszystko, wszystkie potknięcia każdego zawodnika. Nasze takie przewinienia, których nie było i przeciwnika też. Nie wiem skąd on to, gdzie on to widział, ale akurat jestem do tego już przyzwyczajony, tego sędziego akurat i jego tego. No, natomiast jeśli chodzi o podsumowanie meczu, to myślę, że właśnie brakło nam tej koncentracji. Na pewno też brak Sebastiana Brodzkiego też był widoczny, bo trochę ta gra z pivotem była troszkę inaczej wyglądała, bardziej kombinacyjna była, ale tych efektów może było mniej. I dlatego no, taki wynik, a nie inny, a przeciwnik też, ja wiem. Ja bym powiedział, że ten wynik to trochę jednak, tak jak Pan mówił, wynik takiej, a nie innej postawy waszej w dniu dzisiejszym. Tak jakbym powiedział, ten wynik na własne życzenie, no bo jednak po dwóch takich błędach taka nieprzyzwoitość w obronie. No ta pierwsza bramka szczególnie strzelamy sobie sami, także no nie, to takie bramki nie mogą nam się przydarzać, jeśli chcemy tutaj w tej lidze jakoś co czołowe miejsca zajmować. Szkoda, bo te właśnie punkty przez naszą niefrasabilność, brak koncentracji uciekły. I trudno, no i trzeba będzie następne. No szkoda, nie wykorzystaliśmy tego, że mogliśmy tutaj odskoczyć od rywali. No jest teraz kolejny mecz, trzeba się już na nim koncentrować i walczyć o 3 punkty. Tego życzę, ale jeszcze na moment wrócę do dzisiejszego spotkania. Jak ja to mówiłem w rozmowie z trenerem gości, pytałem go, czy mają patent, bo przegraliście z 5-0 w Pyskowicach i dzisiaj remisujecie 3-3. Jak Pan postrzega tą drużynę na tle pozostałych rywali w tej pierwszej lidze południowej? Znaczy, jakieś rewelacje nie grali. My graliśmy bardzo słabo, no, to było widać gołym okiem, że nie ma tego właśnie, tej koncentracji, ta piłka gdzieś od słupu odbija, tak z niejakich takich... Także myślę, że my swoją postawą... Zgubiliście punkty w tych meczach. Zgubiliśmy punkty, a nie przeciwnik jakoś zdobył, bo... Nie uważam, żeby był aż tak dobrze dysponowany, natomiast zdobyli z nami 4 punkty, więc gratuluję im tego. My mamy kolejne mecze i no i co? To spotkanie trzeba przeanalizować po prostu i tyle. Mam nadzieję, że do Dąbrowy pojedziemy w pełnym składzie i przywieziemy 3 punkty. Dziękuję za rozmowę. Tego życzę 3 punktów i zapraszam na kolejne spotkanie Hejrow, a będzie to po raz pierwszy derbowe spotkanie derbów Podkarpacia na pierwszoligowym szczeblu. 7 lutego, godzina 17:00, początek meczu ze Stalą Mielec. Dziękuję Ci, Panie Kasiu. Dziękuję.